Hej, z tej strony Kaudeliza i dzisiaj robimy moje hole zakupowe. Dzisiaj przyjrzymy się produktom, które kupiłam dzisiaj na bazarku w Tadżykistanie w mieście Doszambe. Zanim zacznę, możecie się przypatrzeć mojej grubej, tłustej, świniowatej posturze i możecie dać soba, żebym była jeszcze grubsza. Dodatkowo dajcie też łapki w dół, ponieważ jestem grubą, zjebaną lalą bez ambicji i każdy chłopak mnie rzuca, bo jestem nieatrakcyjną, spoconą świnią. To jest maska ze spermy jeżozwierza, nakłada się ją na twarz, a potem to wpierdalasz, bo jeżozwierz dodaje wartości odżywczej jak przytycie 100 kg więcej. Tak naprawdę tego nie kopiłam, bo nie mam kasy na wyjazdy za granicę. Kopił tę maskę mój stary, który w Szambie, w mieście do Szamby, kąpał się i zobaczył stoisko z rzeczy ze spermy, to wziął i kopi. Kiedy wrócił z mlekiem po 15 latach, powiedział: masz tę maskę, groba korwo, może przytyjesz bardziej. Bardzo się ocieszyłam, ponieważ lubię być groba i spocona. To jest wyciąg z krwi króla wieprzleja, który w Kambodży ma swój sklepik ze swoimi wyciągami nie tylko z krwi, ale także z gówna kreta. Ma 100% gwarancji, że jak się posmarujesz kopą, to twarz ci zbrzydnie. O 50 lat dałam za to 100 rubli rosyjskich. Nie będę pokazywała więcej produktów, ponieważ to dalej jest a wyciągi z rzeczy, które uwielbia, szczególnie skało i plastaliny. Bo przecież hehe, jestem Kaudeliza i jestem najpiękniejszą grubą, tłostą babą bez ambicji. Dziękuję za oglądanie, moi chłopcy, którzy nie chcą do mnie pisać, i dajcie mi się w spokoju zeszczać w spodnie, ponieważ nie mieszczę się na kibeli i jestem nudnym obojniakiem. Mama mnie nie kochała, a tata kopił mi ten wyciąg ze spermy jeża, który kosztował 5 euro. Żegnam państwa i do zobaczenia w moim kolejnym rakowym filmiku, gdzie jeżdżę na nartach.